kurwa mać. Trzeba to rozkminić kiedyś na przyszłość. Ja wale. Właśnie sobie rozwaliłam nagranie. Jak to? No bo kliknąłam zatrzymaj nagranie, teraz nie zaczęłam rozpoczynać. O Jezu, będę to musiała... Noż kurwa mać! Ja pierdolę. Ina zepsuła. Nie zepsułam. Tylko będę to musiała się z tym bawić 5000 godzin później. Ale to nic. Ale popatrz, jak ładnie kamerkę poprzestawiłaś. No tak, ale teraz jej nie widzę. Oj, tam nie musisz siebie oglądać, ty zawsze pięknie wyglądasz. No muszę widzieć, co oni widzą. Młotka, odejdź od kompa. Młotka kocha komputer. Daj młotce, żeby trollowała na forum przy komputerze. A może się tak najpierw poznamy, cokolwiek? No dobrze. Poprawię ci humor i zapytam, jak minął ci dzień. To ja cię pytam. Mister, nie nagram, bo mam syf w kuchni. Kina, posprzątaj, wtedy nagra. No, żeby kina posprzątała, to by musiał ktoś do niej przyjechać. Tabi! Tabi! Chodź tu! Chodź tu! Już! Jestem urocza zawsze, jak się uśmiecham, nie tylko w Simsach. Meble w The Sims 4 nie są zrobione w jednym stylu, ale w dużej mierze są do siebie jakoś tak w miarę dopasowane. Może to dlatego, że jest ich niewiele, więc postanowili zrobić jakieś takie pakiety, które w miarę do siebie pasują i to wszystko jakoś wygląda. Tak, jestem uroczym ziemniaczkiem. Oj tam. Cześć, ladies! Siema, ladies! Noki nie ma czegoś takiego, ale być może kiedyś dodadzą. To by było fajne. Młotka jest jak Gesslerowa, tylko bardziej urocza. Ej, siedzimy na... Wow. Gdzie siedzimy? No ty siedzisz na kanapie, ja siedzę przy kompie, siedzimy 100 km od siebie. I gadamy. A ja coś klikam na kompie i gadam. No chyba dla ciebie. Chodźmy do parku. Albo do baru się upić. Do baru. Inusia, literka M na klawiaturze. Już. Boję się tego, że jesteś tak strasznie cicha. Gdzie to jest bar? To jest na dole, jak masz tam przy rzece i taki głośniczek narysowany. Ewentualnie możemy iść do Exclusive baru. Nie możemy, bo nas nie stać. No, nie jesteśmy aż tak biedne. Młotka, mamy 100 z tych golda, że tak powiem. Tak, akurat. Ogarnęłaś, kochanie, Skype'a? Ogarnęłam Skype'a. To dobrze. Jesteśmy! A no jesteśmy. Bierzemy sobie po drinie. Co chcesz? Jaki chcesz drin? Jaki chcę drin? Sok Amora. To wtedy będę w nastroju do flirtowania i będzie tak, wiesz. Myślałam, że się tam z jakimś chłopem zadajesz. Nie zadaję się z chłopem, zamawiam drina od niego.
Spoko. Teraz sobie wezmę musującą zebrę. Albo Sogamora, bo jest tańszy. Ale przynajmniej będzie nam łatwiej flirtować po takim Sogamora. Tak, zdecydowanie. Tak, jest to drink z pigułką gwałtu. Tylko tu jest pigułka gwałtu na zamówienie. Czemu live nie jest na Twitchu? Bo na hitboxie są pierdyliard razy mniejsze opóźnienia. Plus Twitch się teraz bardzo dowala do muzyki. Tak. Bo tam YouTube, że tak powiem, zamoczył w Twitchu palce. No. Nie rozumiem, co jest takiego fascynującego w słowie krzesło. Ale krzesło. No. Mister, nie mam tutaj partnera jeszcze, więc wiesz. Czym się z tą mową tego pierdzielają, że ich kopnę w dupę zaraz, ale... Pijemy te driny, czy nie pijemy? Weź tam pijemy i gadamy. Ty też pijesz drina, widzę. No. Ale czeka, że... dupeczka weszła. Czy tam do nas przywala? Niech się odwala, bo ja jej przywalę. Ale mister, ja nie mam wcale. A ja chcę mieć zmianę jakości, kurwa, nie. Wydupiłam te suby. Już nam się nastroje zmieniły na flirty, czy jeszcze nie? Nie wiem. Nie, widzę po kolorach. Ziomek, możesz się nie wpieprzać? Ty, a to nie jest ten cały don jakiś tam? No, jest. Czemu zrobili w tej części z niego geja? Nie wiem, bo mogli. Chyba kara za to, co zrobił tam w dwójce. No ale... jedno. Tat się pyta, czy otworzymy kebabornię. Tak, na bank. Kiedy dziki seks? My się nawet jeszcze nie znamy. Musimy wypić więcej drinków. Kina nie wpadła na to, żeby się... Ej, zaraz mu przywalę, nie? Dobra, młotka, czyń honory. Czekaj, bo jestem tą złośliwą, nie? No właśnie. To weź mu tam w pieprz. Powiedz, że niedługo umrze, czy coś. Jestem lekarzem i zamiast serca przeszczepiła mu ziemnię. No, już się załamał. Ja chcę opowiedzieć ci sprośny dowcip. Chcesz mi opowiedzieć sprośny dowcip? Gdzie to jest? Czy rozumiesz, czy przez sprośny dowcip rozumiesz dowcip o małpach, czy jest więcej opcji, których nie widzę? Oj, było wcześniej tam we flirciarskich, ale widzisz, bo jestem w nastroju do flirtowania, to cię tam teraz pociśnij z tych romantycznych interakcji. Uwodzicielska poza? Na przykład, u całej dłonie. Uwodź, tam wiesz. Co się dzieje? Gdzieś ty polazłaś? Piku chyba, bo właśnie idę tak śmiesznie. Wypiłam drina i zachciało mi się siusiu, no. A! Ty, dobra, bo ja sobie nie otworzyłam potrzeb. Szlak, dobra, młotka, olej to. Idź siku. No zaraz dosłownie to oleję, jak mnie wiesz. Na piętrze jest. Tak, bielek. Wiem. O. Pamiętam z twojego live'a. I nakliknij interakcję uprawiaj zbiorowy seks. To nie w tym dodatku. To muszą dopiero tam, wiecie, rozszerzenia wejść. A i teraz kino pije drinka na klopie, nie? No i mocy się skończył nastrój na ten... A nie, czekaj. Nie, ja jeszcze mam. Ty, ale ręce myją! Myją, to nie trójka. Się dzieje. Jeśli chcesz mieć taką pracę jak ja, to idź do koło informatycznej, później na Polibuda, a później zostań programistą. Tak będzie ci najłatwiej. Ewentualnie zostań programistą i miej jeszcze więcej pieniędzy.
dupę w Simsach, proszę się nie czepiać. Pos. Wocio, będzie się działo. No ale taki romantyczny nastrój w kibelku. No. Proszę, jakie ci kląsy tu odstawiam, widziałaś? No. A ci zamachałam, bo... Cieplej się zrobiło. No, seksem w umywalce, bardzo chętnie. Ja też już mam flirciarski nastrój. O, weź się tam, wiesz. Poprzymilaj trochę. Się dzieje. Kliknij na randkę. Może na randkę nam się uda jakoś fajnie iść. Czy ja na pewno chcę klikać randkę? Tak. Tak. A w czym jest randka? Zadaj ryzykowne pytania. Nie, tam jest chyba w romantycznych po prostu. Zaproś na randkę. Nie ma? Nie, ale możesz mi wyznać zauroczenia. O, dajesz. Ewentualnie w przyjaznych jest zaproś na randkę. Coś to by było dziwne. Myślę, że kiedyś wydam dodatek. Zaproś na randkę. Kliniki aborcyjne i sprzedam go jej za miliard pieniędzy. Dokładnie. Gdzie my chcemy iść na tą randkę? Może do domu? Nie, tutaj, tutaj zostań, żebyśmy... A da się jakoś tak? No kliknij z powrotem na ten budynek. Nie, nie na ikonkę, tylko na budynek, bo to jest zdałnione. Lekko. No to lecimy. No i teraz rób te rzeczy, patrz teraz tak. Tu zasłaniasz, ale to nie szkodzi. No, tu randki są rzadko, więc... Rób rzeczy z listy, a teraz tak popatrzyłam na ekran i kiedyś na przyszłość musimy zapamiętać, że jednak prawy górny róg, bo tego menu się w ogóle nie używa, tak? A tam się jakieś tam mądrości czasem... Tam się jakieś tam, Boże, polska język, trudny język. Mądrości się pokazują, więc... Musimy sobie usiąść razem. Uzepsujesz sobie nagranie. Nie, ja po prostu wtedy źle kliknęłam. Dobrze, usiądźmy razem. Utnij sobie drzemkę. Najlepiej takim leniwym być. Mamy nadzieję, że live będzie na YouTube. Tak. To odrobinie szczęścia się uda. O. Pa, właśnie widzę. No co? Coś wymyślimy. Co jest? Nic, nic, bo ktoś tam napisał, że znowu po tej stronie się widzę informację. No, to rozkminimy coś. Po prostu będzie robić bez kamerki. O, też. Usiądź razem. Pięknie. Musimy robić więcej interakcji między sobą, widzisz? Jakichkolwiek gadania, żartowania. Bo aż 10 jest ich do wbicia. To ja też ci wyznam zauroczenie. Dobrze. Chcą żartować, o Jesus. Żartuj ze mną! To ty ze mną żartuj, bo ty jesteś lepsza w żartach chyba. Jestem mądra. Aaaa! Ten. No rzeczywiście wystarczy, że się odezwę. Na przykład teraz słuchałem, zarzuciła mi. A, sprośny dowcip. Aga. Dobra, patrz, jak ci pokazuję, widziałaś tą rakietę z serduszkiem i tą ręką tak. I te dźwięki jeszcze skrzypiące. O, dowcip o lamie. Dajesz dowcip o lamie. Ty dajesz dowcip o lamie. To mi może jeszcze o małpach dowcip opowiesz. Dobrze. Jakaś dupa przyszła się do nas tutaj przyczepić. Na randce jesteśmy, idźmy stąd. Pewnie któryś z naszych widzów. Pewnie oni mają tak to do siebie, że tak już przychodzą. Tak, oni w najgorszych możliwych tych chwilach. Jesteś na randce, chcesz się z kimś wciągnąć spaghetti, później polecieć w ślimaka, tutaj przychodzi. Cześć, podpiszesz mi się na koszulce. Zdjęcie ze mną zrób.
poproś o stanie dziewczyną chyba. No właśnie nie widzę tego. Przecież jeszcze tego nie mam. Może. Więcej interakcji! No! Mister, jakie zdjęcie? No, gdzie ty idziesz? Gdzie ty poszłaś do tej rafiryndy? No, proszę cię! Weź się tam spoliczkuj czy coś. Pięćdziesiąt tysięcy rzeczy do zrobienia, jak kina już zmęczona. Musisz mnie pocałować z pasją. No nie mam takiej opcji. Masz... Przeprowadź ożywioną rozmowę, to będzie chyba w przyjaznych. Jeszcze powiem sprośny dowcip. Dobra. Nie wolę innej, tylko ta inna się tak przyczepiła do mnie. O, bo spróbowała inną. Udziel porady dotyczącej związku. Mogę cię objąć. Fajnij mnie. Chodź. Chcę na dole odklikać ten głośnik i... Będzie się ciągle... Masz głośnik gdzieś w tych opcjach. Znaczy nie w opcjach, tylko zakolejkowany po lewej na dole. Chyba, że to się jakoś podnosi tam... poszło! A jak? Co to jest zadaj ryzykowne pytania? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Zapytaj! O, poproś o zostanie dziewczyną. Hurra! Zobaczymy, co powiesz. Pocałunek z pasją! Pocałunek z pasją! Chyba się zgodziłaś. Tak. Daj buzi! Teraz musisz więcej ze mną pożartować, bo nam się randka nie uda. Pożartować i porozmawiać. Nie wiem, sprawdź. A już ci się mogę oświadczyć w ogóle, lol. Pożartuj ze mną. No już. Co jeszcze mogę zrobić, żeby ten... Żartuj o dawnych czasach. To jest coś, co nam się zresztą dosyć często zdarza. To... Tam nie wiem, popraw mi humor czy inne przyjazne. A ja mam te interakcje nie rosną, ja tego nie ogarniam. No bo to muszą być chyba z tych przyjaznych jakieś takie krótkie. Okaż podziw na przykład. O. Dalej nie rośnie? Może coś się zbagiło? Już powinno wskoczyć. Pochwal szczerze, o. Co on tam kminią? A się obejmują. Zaraz spadniemy w ogóle. Będzie najlepszymi przyjaciółkami. O! Nie, to, żebym tego nie kliknęła. Ja mam opóźnienie troszeczkę, pamiętaj o tym. Znaczy, właśnie tego nie kliknęłam. Ej, dalej jest 7 na 10, nie ogarniam tego. Też nie ogarniam. Jak ja sama troszeczkę grałam, to to wbiło jakoś. Może dawaj te interakcje, które są oznaczone na zielono. Chat proponuje. Aktualnie nic nie mam oznaczonego na zielono.
Już się zbagiło. No serio, nic nie mam. Dobra, w dupie z tą randką, wracamy do domu. Bo padniemy obie. Daj im skończyć, że tak to ujmę. O, czekaj, mam zielony popraw humor. Jakiś koleś nam się wpierdzielił i już w tokach, no. Randka niepowodzenia. A, i staw. Uj. Nie, piękna Spoko. Była randka. Popatrz, ile nam wbiło w ogóle. Przyjaźni i nie tylko. Dobra, ale w związku już jesteśmy. Teraz będzie puci. No. Cyferka, wiesz, że Kina cię zdradziła, bo w Simsach przeleciała się z Magdą? Nie zdradziłam młotki. Znaczy, ja wam powiem tak, chociażbym bardzo chciała być w moich Simsach z młotką, bo bym chciała, natomiast biorąc pod uwagę, że w Simsach u młotki jesteśmy razem, nie chcę, żeby było jakieś powiązania tych dwóch serii, jakieś krzywe, tudzież kopiowanie, to też nie jestem z nią w moich Simsach, ale ją jak najbardziej kocham, dlatego też ją rozwiodłam i przeruchałam. I zabiła mojego męża, ale to na innym save'ie. Tak. Dobra, młotka, idziemy się ruchać. Dajesz. Przybliż kamerkę, żeby wiesz. Dobrze, musimy jeszcze dojść do tego łóżka. Ta narzuta jest straszna. Nie da się bara pod prysznicem. W ogóle da się chyba tylko w łóżku. Na razie przynajmniej. Nie zdradziłam. Co ty masz za... Znaczy Kiny z Bigosem. Dlatego, że ja grałam przecież w wrestlerową i wyjebuckim. Więc to się nie liczy. Jak pamiętajcie o teście ciążowym. Dobrze, będziemy pamiętać. Koniecznie. Co ty masz młotka do spania w ogóle? Ja wolę. Jakiś szlafrok. Tragedia. Dobra, a teraz spać. Ty co onyś? Idę, żeśmy się. Widzę na hardcora, żebym tam pocisnęła. No, no. To wstaniesz, to gotujesz. No, ta młotka od razu do garów. No. Ale niech będzie. Tosty z serem. Niech będzie. Ale ty idź spać. No też ty jesteś bardziej głodna niż śpiąca. Ty nie sprzątnij. Greg, jak ona stoi w tym, nie? W tym szlafroku, taka koślawa. Gdzie ty idziesz z tym talerzem? No poszłaś sobie ten, bo to jest... Co ty tam robisz? Kiku mi się chce. No skorzystaj im z prysznic. W prawdziwym życiu uprawiam seks z młocią jeszcze częściej niż w Simsach. Tak, to prawda. No i tu może jeszcze jeden talerzyk. Kina, gdzie wstał? Dobra kuchnia jest, nie czepiajcie się. Kina sobie... Oj, tam wymyć się po szeksie. Ja tam lubię kiną pośmierdzieć trochę. Ja wolę. Czemu kina pracę? Zaraz umrze? Nic nie umrze, przecież ma jeszcze kupę jedzenia w żołądku. Kino, weź sobie gorący prysznic. Poczekasz, młotka wyjdzie. Młotka, idź sobie. Pracę mi znajdź.
A ja chciałam iść do pracy, ty z tym ja siedzieć w domu się opieprzać. Ale dobrze, skoro chcesz, to... na forach. Ja chcę trollować na forach. Dobrze, to ty będziesz trollowała na forach, a ja muszę znaleźć pracę. Gdzie to jest praca? Podejmij karierę. A to tobą kliknęłam, no to... W sumie też muszę. Ja będę tajnym agentem. Tajnus agentos. Ty młotka kim chcesz być? Pomnij mi, co jest do wyboru. Guru, no masz na ekranie. Przestępca nie, bo już mi się troszkę unudził, bo byłem przestępcą. No. Teracka nie, może albo malarzem, albo astronautą. Albo guru techniki. O, ja chcę zostać guru techniki. No dobrze. Młotka będzie naszym guru techniki. Będę! Pat się pyta, na jakich ustawieniach grafiki grasz? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Simowie wysoko, obiekty wysoko, oświetlenie wysoko, odbicie światła wysoka, efekty wizualne wysoka, wygładzenie krawędzi niska, rozdzielczość sceny 3D wysoka, zasięg widoku wysoka. Tak jak miałam domyślnie, ja tego nie zmieniałam, a to ja może zapiszę. Nie, kina nie smutna, kina po prostu ogarnia Simsy po raz pierwszy, bo to tak naprawdę było jakieś takie moje pierwsze odpalenie ten. Simsiarów i kina po prostu czuję się troszkę zagubiona. Czuję się bardzo zagubiona, bo jeszcze nie wiem co i jak. W sumie miałam okazję przed tym pograć może pół godziny, więc... I to głównie się skupiło na tworzeniu mojej prywatnej rodziny. Co tu jeszcze można zrobić? Kino, weź se sprzątnij. Ty, samo do ciebie poszłam cię pocałować. O, jakie to rozkoszne. To co, oświadczy się zaręcz nas i bierzemy ślub. Dobrze. Chociaż przydałoby się poznać jakichś innych simów, żeby było kogo na ślub zaprosić. Skarbie, ja nie potrzebuję nikogo więcej. Jesteś mi potrzebna tylko ty. O. To zobacz, jak ja cię tu obracam w ogóle. Nice. Ja coś czuję, że nigdy nie wyjdziemy z tego pierciarskiego nastroju. Wyjdę za ciebie. O, popatrz, masz pierścionek puścił serducowego bąka. Ała! Ała, mój kręgosłup, zejdź! Oddychaj, Kina, oddychaj. Jezus, moje plecy aż mnie zabolało. Cieszę się, że stoisz. Dabi, spoko. Ała, ała, ała. Ale tak. Jest okej, okay, tylko młocia mi na rozie wskoczyła. Oj, tylko troszeczkę. Nie, ale spoko, ale ta mi się przejęła. O. Dobra. Ktoś do mnie dzwoni, odbierz. A w dupy tam. Ucieknij, weź no to... Ale jak uciekniemy i weźmiemy ślub, to wtedy nic się nie będzie działo. Po prostu powiemy, że bierzemy ślub. To lepiej wesele zrobić. Idziemy się ruchać, dopiero się zaręczyłyśmy. Dobrze. Ale jakie napalone w ogóle ty, jaka radość! Idziemy się ruchać, no! To mi się strasznie podoba. Czat się później doprasza o interakcję kuś. Dobrze. Nie pograłam zbyt dużo, bo tak naprawdę dopiero co? W sobotę zaczęłam. Może jeszcze w piątek trochę pograłam, ale tak to... Aż tak dużo to nie. Ladies, widzę, coś z biologii słaba była. No w ogóle będę je musiała przebrać. Można je przebrać w ogóle tak jakoś tam? Na szafę trzeba kliknąć i pewnie się da. Ktoś tam bardzo mocno usiłuje powiedzieć, że mamy dziurę w dachu, ale ta dziura jest celowa, przecież i tak nie ma deszczu w tej grze. Nie mamy dziury w dachu.
Mamy. Znaczy, tam jest taka płytka położona. No jest, no. Czyli dziury w dachu nie ma. Nie ma. No to ktoś mi sugeruje, że wyglądam jak nastolatka przebrana za... Znaczy, staruszka przebrana za nastolatkę. Pięknie wyglądam, nic się nie znacie. Jakby w grze była kariera profesjonalny ruchacz, to która z nas by ją podjęła, co? Obie. Czat się pyta. O Jezus. Obie. Tak, moje prawdziwe imię to Młotka. Tak. Nie, tak naprawdę to tak, rzeczywiście Nina. Idź spać, kable. A co w ogóle potrzebuję do pracy? Przeglądaj bazę danych. Jaki ja mam ten swój w ogóle piękny, widziałaś? Ty tam coś przeglądasz w lustrze. Jak się to chichrasz w ogóle w tle? Czekaj, przeglądaj bazę danych wywiadowczych na komputerze. Jak? Kariera? Nie. W sieci to jest. Nie, czekaj. Nie, tak. W sieci to powinno być. Młotka... Puci w lodówce, nie ma tam tyle miejsca. A jak ci zmienić ten szlafrok? Ja z tym nie zdzierżę. Mamy jakąś szafkę, taką szafę? Mamy szafę chyba, nie? Nie. Nie mamy szafy? No to nie zmienisz mi ubrań. No to czekaj, kto ci kupi szafę? Ja chcę grać w gry wideo przez 4 godziny. Za co ty mnie tą szafę kupisz, ja się pytam? No za hajsy z YouTube'ów. Przedaj tą krzesło i tą małą szafeczkę i wtedy tą szafę. To nie pasowało mi tu kolorystycznie do tego wnętrza. Jezus, jakie to brzydkie. To jakieś wersje szczerwone. Co? O Boże, spróbuj tą drugą. O Boże. To jest jakaś czerwona, Bezo. Będzie. Nawet pasuje. Wstawaj. Tak się pyta, jak oceniamy Simsy 4. Ciężko mi jest powiedzieć, bo się dopiero zaczęłam bawić. Natomiast powiem wam szczerze, że jestem tak jakoś pozytywnie nastawiona. Ja powiem, że na początku byłam na nie. Później miałam bardzo mieszane uczucia. Później troszkę więcej pograłam i zaczęłam dostrzegać pozytywy tej części Simsów. I na razie mam taki stosunek raczej neutralny, dobry. Czyli okej. Do pogrania, ale jest w tym potencjał. Być może te rzeczy, które nas teraz wkurzają, są czymś dobrym, bo tworzą podwaliny pod dobrą grę, być może kiedyś w przyszłości. Poza tym rozmawiałam z Wojtusiem Kiny i rozmawiałam też z Madzią i... Proszę bardzo, Wojtuś już nie jest mój. Ustalmy to. Wybierz sobie piżamkę, zanim się tutaj rozgadasz, Natalia. Ja bym ci wzięła tą koszulę, bo ta koszula jest taka... Mraczna, ale możesz sobie wybrać, a ja bym chcesz. Sobie wzięła ten gorset i przemalowała na czerwony. Czy ten? No, i rozmawiałam z Madzią, ten, i rozmawiałam z Wojtusiem i im też im się podoba ten drugi. Który drugi? Ten bardziej czarny niż czerwony. Dobrze. I ci fryzurę zmienię, bo wyglądasz jak pójdę tak. Za krzaka. Może chcesz takie nabocze? Nie, brzydko w tym wyglądasz. Znaczy, rozpuszczone mi daj. Zwykłe, proste, rozpuszczone. Te? Czy te? No. Te bez grzywki. Ale to są dwa bez grzywki. Te proste bez grzywki. Dobrze. Przecież się rozwiodłam z Wojtkiem. Dawno temu. Słuchajcie, czy nadal używasz Omega 2.0? Mam młotkę, już nie muszę. No. No, teraz możesz iść spać.
Wiecie co, jeżeli chcecie dłuższego live'a, myślę, że chcecie, ja po prostu muszę teraz go wyłączyć i włączyć jeszcze raz, także się nie przejmujcie, zaraz wam napiszę F5, włączycie sobie jeszcze raz, dobra? To ja w tym czasie pójdę siku i po coś do picia. Łódka nie da tak długo, chyba że robimy sobie 5 minut przerwy. 5 minut przerwy! Dobra, to robimy sobie 5 minut przerwy, także widzimy się za 5 minut. Także... To ja idę teraz ze złączonymi kolankami siku robić. Tak. Widzimy się za moment.